Ukarany był za występki twe, grzechy twoje wziął, zmazał je, by przekleństwo zdjąć, przelał swoją krew. Tak pokochał cię, wybrał śmierć. Nie możesz mu wiele dać, nie możesz mu wiele dać. On sam za ciebie swoje całe życie dał. Nie możesz dać wiele mu, nie możesz dołożyć nic, by wiecznie żyć. Gdy trzeciego dnia z grobu powstał tam, przetarł drogę, byś ojca znał. Serca swego drzwi otwórz mu, by żyć. Zechciej, aby był panem twym. To jedno mu możesz dać, to jedno mu możesz dać. Wierz w to, że on za ciebie swoje życie dał. Nie możesz dołożyć nic, nie możesz dołożyć nic, by wiecznie żyć. Kochani, dlaczego nie możesz nic dołożyć do tego zbawienia, które się wykonało? Bo co dasz za życie człowieka? Co masz takiego, czym mógłbyś zapłacić za życie człowieka? Bóg przyszedł tutaj jako człowiek, jako Jezus Chrystus i jako człowiek, taki jak ty, utożsamiony z tobą, oddał swoje życie. To wiesz, że w historii ludzkości wielu ludzi oddało swoje życie. Był taki ktoś jak Korczak na przykład i poszedł razem ze swoimi dziećmi do komory gazowej, żeby być z nimi aż do końca. Ale Jezus i Jego śmierć nie miała takiego sensu jak śmierć Korczaka, bo On nie przyszedł tutaj po to, żeby się tylko z tobą utożsamić i żeby z tobą zginąć. On przyszedł tutaj i oddał swoje życie, ponieważ nie miał zgody na to, że ty giniesz. Bo dzisiaj giniesz. Chcę ci uświadomić, że dzisiaj giniesz. Jeśli jesteś oddzielony od Boga, to nie ma w tobie życia, bo Bóg jest życiem. I z automatu, jeśli jesteś od Niego oddzielony, jeśli Go nie znasz osobiście, to znaczy, że nie ma w tobie życia. Tak, jest jakaś biologiczno-fizjologiczna forma bytu, ale twój duch jest martwy. Twój duch jest oddzielony dzisiaj od Boga i nie możesz nic zrobić, będąc w ciele i w duszy, żeby zasłużyć na to, żeby mieć życie, bo nie można wygenerować ciałem i swoją duszą, czyli psychiką. Nie można wygenerować życia w duchu. Tylko możesz je przyjąć. Możesz je przyjąć. Nie możesz nic dać Bogu. I to jest przykra wiadomość dla człowieka, który jest humanistą i który lubi sobie zasłużyć na wszystko. Ale dobra wiadomość jest taka, że On ci dał wszystko w prezencie. Położył przed tobą jak na dłoni życie i śmierć. Teraz jesteś w śmierci, ale możesz wybrać życie. Możesz wybrać Boga. Możesz wybrać. I nie ma dzisiaj żaden człowiek żadnej wymówki, ponieważ Jezus Chrystus na krzyżu zrobił wszystko. Bóg już powiedział ostatnie słowo. Przez Jezusa Chrystusa powiedział: chcę cię uratować, chcę cię uwolnić, chcę cię uzdrowić, chcę cię wskrzesić z martwych, chcę cię wskrzesić z martwych. On określił siebie jako życie i zmartwychwstanie. Jeśli chcesz naprawdę żyć, to musisz mieć coś wspólnego z tym, który jest życiem, z tym, który jest nieskończony,
Bo jeśli nie masz nic wspólnego z Bogiem, który jest nieskończony, to jesteś skończony. I to jest prosta rzecz. Bóg jest logiczny. Jest życie i śmierć. Jest światło i ciemność. Jest piekło i niebo. Jest Bóg, który jest życiem. I jest diabeł, który jest kłamcą. I który pociąga teraz za sznurki twojego życia. I manipuluje tobą. I daje ci podróby. A dzisiaj słyszysz słowa od Boga. Wybierz dziecko życie. Uratuj się z tego padołu. Uratuj się z tego ciała śmierci. Uratuj się, bo wszystko już zrobiłem dla ciebie. Każdy grzech twój jest przebaczony. Wszystko jest zapłacone. Wszystko jest zapłacone. Możesz dzisiaj poznać mnie. Możesz mnie zawołać do swojego życia. Możesz narodzić się na nowo. Możesz ożyć prawdziwie. Możesz zrealizować swój potencjał, który w ciebie włożyłem. Możesz się dowiedzieć, kim tak naprawdę jesteś. Możesz się dowiedzieć, jak potężnym stworzyłem ciebie przed założeniem świata. Możesz żyć wiecznie. Możesz mieć życie w sobie. Możesz być taki jak ja. Możesz przestać chodzić w swojej niemocy. Możesz przestać chodzić w chorobach. Możesz przestać chodzić w zmartwieniach. Możesz być zaspokojony wewnątrz siebie. Możesz znać życie w obfitości. Po to przyszedł Jezus. Po to przyszedł Jezus. Nie po to, żeby cię pocieszyć, pogłaskać po głowie. Nie po to, żeby człowiek chodził do kościoła i wierzył, że coś tam jest. Po to, żebyś go doświadczał w prawdziwy sposób w swoim życiu. Będziesz mógł go doświadczyć i będziesz mógł doświadczyć mocy w swoim życiu, jeśli zawołasz realnie do Boga, jak do osoby, jeśli odważysz się uwierzyć, że On jest, że On naprawdę zmartwychwstał. Jeśli zawołasz: Jezus, jeśli Ty jesteś prawdziwy, to objaw mi się. Chcę Cię poznać takiego, jakim Ty jesteś, a nie takiego, jakiego wymalowała mi to, sobie religia. To nie jest ten zdechlak na krzyżu wyrzeźbiony. To nie jest ta figurka. Bóg jest prawdziwy. Jezus jest prawdziwy. Poznałam Go 22 lata temu. Żyję dzisiaj w Jego mocy. Żyję dzisiaj przez wiarę w Jego mocy. Bóg nie jest dla mnie bajką i pocieszeniem. Bóg nie jest dla mnie jakimś, nie wiem, placebo. Jest realny. Działa w moim życiu. Uzdrawiam chorych. Wskrzeszam zmartwych. Wyganiam demony. Ponieważ wielki Bóg, Duch Święty, jest w moim wnętrzu. Odkąd wezwałam Go do swojego życia, odkąd poddałam Mu swoje życie, odkąd zrozumiałam, że ginę bez Niego i tak naprawdę zechciałam Go poznać. Powiedziałam: Jezus, przyjdź do mojego życia. Kiedy zawołałam do Niego, kiedy zostałam przekonana wewnątrz siebie, że ginę, że moim największym błędem, czyli grzechem, jest to, że żyję w niezależności od Boga, to wtedy On wszedł do mojego życia. Bo Bóg nie wepchnie się do ciebie jak cham. On nie użyje podstępu. On cię nie zmanipuluje. Jest jeden manipulant na tym świecie. Diabeł. I on przedstawia ci bardzo dużo alternatyw. Ale Bóg jest jeden. Prawda jest jedna. Jezus jest jeden. I On nie manipuluje. On mówi jasno i wyraźnie. Mówi dzisiaj przez moje słowa do ciebie. Ja jestem. Ja jestem. Wybierz życie.